To była mroźna i ponura zimowa noc. Spadający śnieg przykrył miasto jak biała pierzyna, tworząc niemal bajkowy krajobraz. Wracając do domu po ciężkim dniu pracy, czułem się zmęczony i rozczarowany naszą ostatnią kłótnią. Postanowiłem przeprosić swoją żonę za to, co się wydarzyło i naprawić nasz związek. Miałem nadzieję, że ta noc będzie początkiem nowej, lepszej drogi dla nas obojga. Byłem pewien, że moja żona też była zraniona i potrzebowała czasu, aby ochłonąć po naszym ostatnim starciu. Chociaż nie byłem pewien, jak zareaguje na moją próbę przeprosin, wiedziałem, że muszę spróbować. Przez całą drogę do domu zastanawiałem się nad tym, jak przekazać jej swoje uczucia i pokazać, że jestem gotowy do naprawy naszego małżeństwa. Kiedy przekroczyłem próg naszego domu, usłyszałem dziwny dźwięk dochodzący z sypialni. Serce zaczęło mi bić mocniej, a moje myśli wędrowały w różne strony. Co się dzieje? Czy moja żona jest w porządku? Ostrożnie podszedłem do drzwi i włożyłem klucz do zamka. Otworzyłem je delikatnie, starając się nie naruszyć tego, co mogło się dziać wewnątrz. W momencie, gdy otworzyłem drzwi, moje oczy natychmiast spotkały się z makabrycznym widokiem. Moja żona, z którą kochałem przez lata, stała w sypialni, przytulając się do innego mężczyzny. Mój świat się zawalił. Przez chwilę nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Wszystkie marzenia, które mieliśmy, legły w gruzach. Czułem, jak wściekłość wzbiera we mnie. Nie byłem w stanie powstrzymać swoich emocji. Wybuchłem wściekłością, krzycząc i przeklinając. Jak mogła mi to zrobić? Jak mogła zdradzić naszą ślubną przysięgę? Czułem się zdradzony, oszukany i porzucony. Chociaż próbowałem zapanować nad sobą, moje ciało trząsło się ze złości. Mój krzyk spowodował, że żona i jej kochanek patrzyli na mnie ze zdumieniem i przerażeniem w oczach. Ich świadomość, że zostali przyłapani na gorącym uczynku, była widoczna na ich twarzach. Bez zastanowienia wygarnąłem mojej żonie wszystko, co czułem. Przeklinałem ją za zdradę, za to, że zniszczyła nasz małżeński ład. Po mojej gwałtownej konfrontacji, żona i jej kochanek byli bezradni. Mężczyzna, który wdarł się w nasze życie, wycofał się w skruchę, widząc moją rozpacz i gniew. Czułem się upokorzony, ale równocześnie nie chciałem, aby ta sytuacja zniszczyła mnie całkowicie. Opuściłem sypialnię, nie mówiąc ani słowa. Oczy pełne łez, opuściłem nasz dom i znalazłem schronienie w pobliskim hotelu. Po drodze czułem, jak ból i rozczarowanie wypełniały moje wnętrze. Musiałem zebrać myśli i zdecydować, jak dalej postąpić. Noc spędziłem w hotelu, oddalając się od domu, który kiedyś był naszym azyłem. W łóżku leżąc samotnie, myśli krążyły wokół tego, co wydarzyło się wcześniej. Czy to był koniec naszego małżeństwa? Czy da się naprawić związek, który został zraniony tak boleśnie? Wiem, że muszę z nimi porozmawiać. Muszę zadać pytania, zrozumieć, jak mogli zdradzić moje zaufanie. Ale przede wszystkim muszę zdecydować, czy jestem gotów przebaczyć swojej żonie i spróbować odbudować nasze życie raz jeszcze. Rozpoczął się nowy dzień, a ja wciąż tkwiłem w emocjonalnym wirze. Moje myśli krążyły między gniewem a pragnieniem ocalenia naszego małżeństwa. Czułem ogromną chęć zrozumienia, jak doszło do tego, że żona zdradziła mnie. Ale jednocześnie odczuwałem ból i rozczarowanie, które trudno było zignorować. Podjąłem decyzję, że muszę porozmawiać z moją żoną. Muszę poznać jej perspektywę, usłyszeć, co ją do tego skłoniło. Chociaż czułem gniew palący we mnie, zdawałem sobie sprawę, że wiedza o przyczynach zdrady może pomóc nam odbudować nasze relacje. Musiałem również dowiedzieć się, czy żona była gotowa podjąć trudną pracę naprawy naszego związku. Wsiadłem do samochodu i skierowałem się do domu. Serce waliło mi jak młot, a myśli kręciły się wokół napiętej rozmowy, która miała nastąpić. Czułem strach przed konfrontacją, ale wiedziałem, że muszę to zrobić, jeśli chcę poznać prawdę i znaleźć drogę do przebaczenia. Gdy wszedłem do domu, znalazłem żonę siedzącą przy stole w kuchni. Jej spojrzenie było pełne smutku i skruchy. Usiadłem naprzeciwko niej, czując ciężar napięcia w powietrzu. Przez chwilę żadne z nas nie zdołało znaleźć słów. W końcu przerwałem ciszę,
z trudem zaczynając rozmowę. Zapytałem ją, dlaczego to zrobiła, dlaczego zdradziła nasze małżeństwo. Żona, z łzami w oczach, zaczęła opowiadać swoją historię. Wyjaśniła, że czuła się samotna i zaniedbana. Przyznała, że zaczęła spotykać tego mężczyznę, ponieważ czuła, że w jego ramionach znajduje chwilowe pocieszenie i akceptację, których nie otrzymywała od naszego małżeństwa. Twierdziła, że to była chwila słabości, której bardzo żałuje. Słuchając słów żony, czułem mieszankę bólu i rozczarowania. Wiedziałem, że jej wyjaśnienie nie zmienia faktu, że naruszyła nasze zaufanie i zniszczyła więź, którą budowaliśmy przez lata. Ale równocześnie uświadomiłem sobie, że sam również miałem swoje udziały w naszych problemach. Czułem wewnętrzną walkę między pragnieniem odwetu i chęcią odbudowy. Pytanie, które mi ciągle towarzyszyło, brzmiało: czy jestem gotów dać naszemu małżeństwu kolejną szansę? Czy jestem gotów przebaczyć żonie i wspólnie podjąć trudną pracę naprawy naszego związku? Wiedziałem, że nie jest to łatwa decyzja. Odbudowa wymagałaby czasu, cierpliwości i otwartości na zmiany. Musiałbym przejść przez ból i zranienie, aby uwierzyć, że możemy odbudować naszą więź. Ale pamiętałem też o wszystkich pięknych chwilach, które razem przeżyliśmy i o miłości, która nas połączyła. Było w tym coś, co nadal płonęło w moim sercu. Podjąłem ostateczną decyzję. Zdecydowałem się dać naszemu małżeństwu kolejną szansę. Było to trudne i przerażające, ale wiedziałem, że warto spróbować odbudować to, co straciliśmy. Zaproponowałem żonie terapię małżeńską jako narzędzie, które pomoże nam zrozumieć przyczyny naszych problemów i nauczyć się lepiej komunikować. Przyjęła moją propozycję z ulgą, pokazując, że również pragnie naprawy naszego związku. Razem poszukiwaliśmy terapeuty, który mógłby nam pomóc. Po wielu wysiłkach znaleźliśmy profesjonalistę, który specjalizował się w pracy z parami i był w stanie dostarczyć nam niezbędną pomoc. Nasze pierwsze spotkanie terapeutyczne było pełne napięcia. Siedzieliśmy naprzeciwko siebie, a serca biły nam szybko. Terapeuta zapewnił nas o swojej neutralności i zaufaniu, tworząc bezpieczną przestrzeń do dzielenia się naszymi uczuciami i doświadczeniami. W ciągu kolejnych sesji terapeutycznych zaczęliśmy odkrywać głębsze przyczyny naszych problemów. Dowiedzieliśmy się, że nasza komunikacja była pełna nieporozumień i frustracji. Terapeuta pomógł nam zidentyfikować negatywne wzorce komunikacji, które utrzymywały nas w zaklętym kręgu konfliktów. W trakcie terapii pracowaliśmy nad umiejętnościami słuchania i wyrażania naszych potrzeb. Nauczyliśmy się, jak wyrażać swoje emocje w sposób konstruktywny, unikając agresji i zamknięcia się w sobie. Terapeuta dostarczył nam również narzędzi, które pomogły nam budować większe zrozumienie i empatię w naszym małżeństwie. W miarę jak terapia postępowała, zaczęliśmy odkrywać głębsze przyczyny naszych problemów. Nie było to łatwe, ale byliśmy gotowi spojrzeć w głąb naszych indywidualnych historii i przekonań, które wpływały na nasze zachowania w związku. Odkryliśmy, że oboje mieliśmy niezaspokojone potrzeby emocjonalne, które prowadziły do frustracji i niezrozumienia. Moja żona wyznała, że czuła się zaniedbana i samotna, a ja uświadomiłem sobie, że często byłem skoncentrowany na pracy i zapominałem o potrzebach żony. Przez terapię zaczęliśmy zauważać wzorce komunikacji, które przyczyniły się do narastających konfliktów. Uświadomiliśmy sobie, że często uciekaliśmy się do agresji werbalnej i wzajemnych oskarżeń, zamiast słuchać i próbować zrozumieć perspektywę drugiej osoby. Terapeuta pomógł nam w identyfikacji tych negatywnych wzorców i wprowadził nas do technik, które pomagały nam przerwać tę destrukcyjną dynamikę. Terapeuta skupiał naszą uwagę na budowaniu większej empatii i zrozumienia w naszym małżeństwie. Nauczyliśmy się słuchać się nawzajem z uwagą i akceptacją, bez oceniania i krytyki. Dzięki temu odkryliśmy, że pod naszymi konfliktami kryły się głębsze potrzeby i pragnienia, którymi musieliśmy się dzielić. Zaczęliśmy zadawać sobie pytania typu: jak się czujesz i czego potrzebujesz? Te proste pytania otwierały nam drzwi do intymnej komunikacji i pozwalały nam zrozumieć siebie nawzajem na nowy sposób. W miarę jak praktykowaliśmy tę nową formę komunikacji, czuliśmy, że nasze więzi się wzmacniają. Terapeuta również zachęcał nas do dzielenia się pozytywnymi doświadczeniami i wyrażania wdzięczności wobec siebie nawzajem. To pomagało nam przypomnieć sobie o pięknych chwilach i wartościach, które nas łączyły.
Stopniowo nasza więź zaczęła odżywać. Wraz z postępem terapii poczuliśmy, że nadchodzi czas na spojrzenie w przyszłość. Zaczęliśmy wspólnie planować cele i marzenia, które chcieliśmy osiągnąć jako para. Tworzenie wspólnych planów i projektów pomagało nam budować poczucie współpracy i zaangażowania w nasz związek. Pracowaliśmy również nad odkrywaniem naszych indywidualnych potrzeb i zainteresowań. Uświadomiliśmy sobie, że dla naszego małżeństwa ważne jest, abyśmy jako jednostki byli spełnieni i szczęśliwi. Zaczęliśmy zachęcać się nawzajem do indywidualnego rozwoju i samorealizacji. Terapia małżeńska dała nam narzędzia, które były niezbędne do odbudowy naszego związku. Przez pracę, cierpliwość i wzajemne wsparcie udało nam się pokonać trudności i zbudować nowe fundamenty naszego małżeństwa. Choć droga była trudna, dzięki terapii odkryliśmy, że nasza miłość była wystarczająco silna, aby przetrwać i rozwijać się.